Cześć! W tym odcinku coś dla tych, którzy zmieniają telefon z Androida na iPhone'a i chcą przenieść swoje dane, takie jak kontakty, SMS-y, zdjęcia czy aplikacje. Wbrew pozorom nie jest to takie trudne. Sami zobaczcie. Zacznijmy od telefonu z Androidem. To na nim instalujemy aplikację Przenieś do iOS i uruchamiamy ją. Klikamy Dalej, potem Akceptuję. Zezwalamy aplikacji na dostęp do wybranych danych w telefonie. We wszystkich przypadkach wybieramy Zezwól. A następnie Dalej. Aplikacja poprosi nas o kod z iPhone'a, dlatego przyłóżmy do niego naszą kartę SIM i włączmy go. Ważne, by iPhone był wyzerowany. Jeśli wcześniej go używałeś, musisz przywrócić ustawienia fabryczne. Teraz wybieramy język. Wpisujemy kod PIN do karty SIM i skonfiguruj ręcznie. Łączymy się z naszą siecią Wi-Fi. Jeśli nie mamy do niej dostępu, zawsze możemy skorzystać z internetu mobilnego, wybierając tę opcję. Czekamy chwilę. Przechodzimy przez kolejne kroki konfiguracji. Aż dojdziemy do tego ekranu. Tu wybieramy opcję Przenieś dane z Androida. A następnie Dalej. Wyświetli się kod, który przepisujemy do aplikacji w telefonie z Androidem. Telefon z Androidem powinien automatycznie przełączyć się z dotychczasowej sieci Wi-Fi na tę udostępnioną z iPhone'a. Jeśli tego nie zrobił, zrób to ręcznie. Nazwa sieci zaczyna się od iOS. Hasło jest dokładnie takie samo, jak nazwa tej sieci, uwzględniając spację. Oznaczamy te rzeczy, których nie chcemy przenosić i wybieramy Dalej. Czekamy chwilę, aż przenoszenie się zakończy. Gotowe. Pozostało nam tylko skonfigurować naszego iPhone'a do końca. Przechodzimy przez kolejne kroki asystenta konfiguracji. Jeśli zaznaczyłeś, że chcesz przenieść aplikację z Androida, to iPhone zapyta, czy chcesz je dodać. Wybierz Dodaj aplikację, a pobiorą i zainstalują się automatycznie, ale tylko wtedy, jeśli mają swoje odpowiedniki w App Store. W aplikacjach nie będzie zachowanych żadnych naszych danych, np. osiągnięć w grach czy zapamiętanych haseł. Jeśli jakaś aplikacja nie zainstalowała się, wejdź do App Store. Wyszukaj ją Pobierz i zainstaluj. I w zasadzie to wszystko. Jak widzisz, przenieśliśmy bez problemu nasze dane z Androida na iPhone'a. W tym odcinku to wszystko. Dziękuję i do zobaczenia.